Tym razem podróż na kontynent rozpoczynam z miejscowości Folkestone, skąd będę miał pociąg do Francji. Od samego początku mam mnóstwo przygód, jak ta teraz, gdzie maszyna nie chce mi wydać biletu i muszę prosić miłą obsługę o pomoc. That's a lot, isn't it? Okay, thank you. A dlaczego nie chciała mi wydać biletu? Bo się spóźniłem. I to dużo, ale opowiem wam o tym trochę później. Thank you so much. Po uzyskaniu biletu udaję się długim drogowym ślimakiem przez parkingi terminala do odprawy celnej. Jeżdżąc od lewej do prawej, prawie jak na alpejskich drogach, dojeżdżam do pierwszej budki kontrolnej. Hello. Good morning. So that's gonna be passport. Okay. Hello. Ticket. Yes, sorry. Okay, thank you so much. Odkąd Anglia wyszła z Unii Europejskiej, wjazd i wyjazd jest utrudniony do granic możliwości. Hello, good morning. Polish. Okay, go. Thank you. Merci. Choć jak sami widzieliście, dla nas posiadaczy paszportu unijnego z wjazdem do Unii nie ma problemu. Eurotunnel został oddany do użytku w 1994 roku. Pociągi w nim jeżdżące przemieszczają się z prędkością 160 km na godzinę i każdy jest w stanie zabrać do 120 aut i 12 autokarów naraz. Tunel ma 50 km długości, z czego 38 pod samą wodą i leży 40 metrów pod dnem kanału. Pociąg przejeżdża pod kanałem La Manche i czas przejazdu trwa 30-35 minut. Pociągi są dwupiętrowe dla samochodów osobowych, wjeżdża się na dół i na górę, ale są też te takie duże, większe dla ciężarówek. No i jesteśmy w pociągu. Tak wygląda pociąg w środku. Trzeba stanąć pod delikatnym kątem i wszystko. Ceci est une mesure de précaution pendant la traversée. Merci de votre attention. Jestem już w pociągu, właśnie się załadowałem, spóźniłem się na jeden pociąg, widzę na następnym. Jest godzina 10:20, za 35 minut będę we Francji. I co? I jadę z wyspy na następną wyspę, na wyspę Napoleona. Będzie to Korsyka i mam nadzieję, że zobaczymy się już tam. Minęło 30 minut, jeszcze jakieś 5 minut będzie po prostu dobija chyba do peronów. Podróż minęła dosyć szybko, także za momencik wyskakuję na trasę i dzisiaj samymi autostradami śmigam do Strasburga. Na razie, cześć! Francja wita mnie piękną pogodą, więc pokonanie 630 km na dzisiaj nie będzie problemem.
Plan na dzisiejszy dzień jest mega prosty. Pokonać Francję, Belgię, Luksemburg, Niemcy i dojechać pod Strasburg, gdzie mam się spotkać z Szymonem. Jestem we francuskiej miejscowości, pisze się Givet, czyta się prawdopodobnie Givet, ale nie jestem pewien, bo nie jestem specjalistą od francuskiego. Niestety, czym dalej w głąb Francji, tym pogoda gorsza. Jestem w Górach Ardeńskich, to jest w Belgii. Na moje szczęście, po przejechaniu Ardenów pogoda się znowu rozpogadza. Wygląda na to, że zostało nam kilometr do pola namiotowego. Za 270 metrów skręcam w lewo, czyli tutaj. Okej. No ciekawe, czy Szymcio już jest. Miejmy nadzieję. Tutaj. Miejsce naszego spotkania ustaliliśmy jeszcze przed wyjazdem. Jest to pole namiotowe oddalone o 45 minut jazdy od Strasburga. Hello. Gdzie to jest recepcja? Tutaj mówiłem panu, że przyjedziesz. Okej. Tu on podnosi, czy trzeba przejechać obok? Mi podniósł. Tobie podniósł? No. A. Elegancko. Hello. Hey. Hi. Hello. Will you tell him the pitch number? Yeah. Okay, very good. Now. Good. Do I need to pay now? Oh, you're also drinking and eating something here? Or not? Yeah. You started already. Yeah. Yeah. If you finished with drinking, you do drinking and the pitch together, paying. Okay. Yeah? Yeah. So, when you finish with drinking, you pay everything. Okay, I'm going to set up my tent and then I will be back. Okay. Good. Thank you. Merci. Yeah, okay. Coś na barana? A, jak pięknie. Worki wyjąć z uszu, kurde, bo tak średnio na gwizdka cię słyszę. Więcej z ruchu wark cię tam. To się nazywa wojskowa organizacja rzeczy na wyjeździe. Tak, Szymczu? Dojechałem do kempingu położonego niedaleko Strasburga i zobaczcie, kto na nim jest. Zobaczcie, kogo spotkałem normalnie. Tadam! Niestety deszcz rozgonił nas do namiotu z tego względu, że zaczęła się burza. Zaraz po tym, jak tylko wróciliśmy z knajpy i właściwie to kurczak szczęście, że rozbiliśmy namioty i skorzystaliśmy z ubikacji i od razu musieliśmy wskoczyć do namiotów. Sami słyszycie. Leje, po prostu leje, ale jeszcze wali piorunami dookoła i grzmi. Słychać, co? Będę robił backup z dzisiejszego dnia. Zrzucę to, co mi się udało nagrać na dyski i to wszystko. I jeszcze pomyślę, gdzie jutro będziemy szukać noclegu, może jak polecimy przez Alpy. Ustalę trasę. Dzisiejszy dzień nie był za specjalny. Tak naprawdę spóźniłem się na pociąg ze względu na to, że zapomniałem Tomtoma z domu i przypomniałem sobie po 20 kilometrach, że go nie mam, więc musiałem wrócić po niego, więc od razu miałem obsuwę z tego powodu właśnie, że spóźniłem się na pociąg. Przeprawa trwała 35 minut, to widzieliście na filmie. Całe góry ardeńskie zjechałem sobie drogami bocznymi, z tego względu, że jest tam bardzo ładnie i warto. Gdybym przyleciał autostradą, to bym nic nie zobaczył, tak szczerze mówiąc. No i koło godziny chyba 19 czy 10 po 19 byłem tutaj już na kempingu, gdzie czekał na mnie Szymon.
Szymon dzisiaj zrobił 450 km, ja zrobiłem niecałe 700. No i od jutra razem już będziemy śmigać w kierunku Alp. Do zobaczenia jutro. Tylko wyszedłem z namiotu, od razu słonko. Całą noc lało strasznie, ale to po prostu strasznie. Była jeszcze burza, waliło piorunami, błyskało. I w sumie według pogody ta burza miała być tylko do drugiej w nocy i padać miała do drugiej w nocy, a padało chyba do 6 nad ranem. No na razie czekamy, będziemy tutaj siedzieć do momentu, kiedy trochę podsuszymy wszystko. Wtedy spakujemy i jedziemy dalej. Gdzie dzisiaj jedziemy? Jeszcze nie wiem. Z tego miejsca do promu, który nas jakby przetransportuje na Korsykę, mamy 640 km, więc chcielibyśmy dzisiaj chociaż połowę z tego zrobić przez Alpy francuskie. No więc to wyjdzie jakieś tam 320 km na dzisiaj. Ale wiecie, przez Alpy, więc to też zajmie praktycznie cały dzień. No i taki jest plan. No zobaczymy. Prawdopodobnie zrobimy tak, że załadujemy się i będziemy cisnąć do przodu i będziemy po prostu szukać, no jak zwykle, kempingu w trasie. Znowu się rozpadało, będziemy musieli się pakować w deszczu. Komu w czas, temu w drogę. Wyjeżdżamy z kempingu. Mokra trawa, buty mi się ślizgają. Wyjeżdżamy dość późno, bo czekaliśmy, aż przestanie padać, tak aby można było złożyć suche namioty. Ustaliliśmy, że będziemy szukać noclegu koło Genewy w Szwajcarii, gdzie się właśnie kierujemy. Mamy do przejechania około 380 km na dzisiaj. Po sprawdzeniu prognoz wskazuje się, że dzisiaj nie będziemy mieli szczęścia do pogody. Mówi się trudno i jedziemy dalej. Dzisiejszy dzień to też przeskok, jedynie co, to widoki powinny być ładniejsze. Unikamy autostrad, ktokolwiek podróżował po Francji, to doskonale wie, jak potwornie drogie są autostrady w tym kraju. Późny czas wyjazdu spowodował dużą obsuwę, przez co pod koniec dnia byliśmy zmuszeni szukać noclegu wcześniej niż planowaliśmy. Hello. It is open. Isn't? No. Okay, all right. Open in 3 days. In 3 days? Ah, okay. Oh, so we are too early. Stop in the Darin, you will? Yeah, you can go, you know, the village, Le Franois. Okay. You just follow, and you're gonna pass the train rail. Okay. You go left. And then right. Okay. Just follow, and you're gonna have a second one. Yeah. Thank you so much. All right. See you. See you. Bye. Bye. Yeah. Do następnego kempingu, o którym mówiła ta miła pani przed chwilą, nie było aż tak blisko, jak mi się wydawało. Ale ukryty zmysł i niesamowity nos do odnajdywania kempingu w tym przypadku równie nie zawiódł. Już po chwili dojeżdżamy do miejsca, gdzie spędzimy dzisiejszą noc. Co? Pojechałeś, nie? No. Ja się tam zacząłem wygrzebywać, patrzę, otwarte. Jadę otwarte. Ty stałeś w łeb? Nie. Udało ci się? No tak. O kurde. 15 stopni. A już nie jedziemy nigdzie. No to wygląda dobrze, jakieś są te interiaty. Nie, nie jedziemy nigdzie, stary. Zostajemy tu, bo... Jeżeli dojedziemy, będziemy... Ja jestem... No, trzeba coś zjeść, odpocząć, wiesz. Nie na wariackich papierach. I bardzo ładnie. Ja myślę, że tu sobie możemy rozbić namioty.
Szybko rozbijamy namioty i zabieramy się do przyrządzenia kolacji, której sam Makłowicz by się nie powstydził. This is hard. Nie mam talerzy. Dziękuję ci bardzo. Taka sztuka. Rozumiem, że to prezent z dnia ojca. To jest okazja dnia ojca. Dzięki. Stolik jest dasz, kurde. Na takim, im większy stolik, tym większy jest syfu. I kurde, na tych małych się jakoś mieściliśmy. A na wielkim nie dajemy rady, kurde. A co to? To mięsiwo. Jakie? Nie. Nie ma lipy. Nie ma. To będzie delicious. Prawdziwe wegańskie steki. Cześć. Szybki update. No więc wczoraj nie dojechaliśmy do wyznaczonego pola namiotowego, które miało być jakieś 20 km za Genewą. Zatrzymaliśmy się na polu namiotowym, znaleźliśmy pole namiotowe 100 km przed tamtym polem namiotowym, z tego względu, że tam planowany czas dotarcia był 21, więc stwierdziliśmy, że to już będzie za późno, a byliśmy zmęczeni, głodni, musieliśmy się sobie coś ugotować, więc wbiliśmy się na to pole namiotowe o 19. I to był najlepszy pomysł tak naprawdę. Pole jest świetne nad takim jeziorem, tutaj nie wiem, czy widać. Także wczoraj sobie zrobiliśmy świetną kolację, usmażyliśmy sobie mięsko, ziemniaczki, zrobiliśmy sobie surówki. No a teraz już się szykujemy do przeskoku. Jedziemy teraz do Genui, skąd będziemy mieli prom do Bastii. Dzisiejszy przeskok będzie miał 10 godzin, słuchajcie, więc już wyjeżdżamy tak, żeby na 21 wjechać do portu, z którego będziemy mieli prom. Gotowy, zwarty. Szymon już pojechał zapłacić za pole namiotowe i odebrać jeszcze bagietki, a ja tylko zarzucam kask i fruniemy. 10 godzin przelotu. Nie będziemy nic zwiedzać, więc nie będę wam nic pokazywał. Zobaczymy się na promie. Na razie, cześć, hej. Ja! Okej, opuszczamy pole namiotowe. Jedziemy do Genui. Dzisiejszy dzień to 450-kilometrowy przeskok. Będziemy przebijać się przez Alpy, aby później za Turynem obrać kierunek na południowy wschód do Genui. Pogoda znowu nam nie sprzyja. Za każdym kilometrem robi się coraz bardziej silno i zimno, aż w końcu pokazuje swe prawdziwe ciemne oblicze. Jedziemy z duszą na ramieniu, bo czas mamy bardzo napięty, aby zdążyć na prom. Dodatkowo TomTom sprawił nam niezłą niespodziankę. Pomimo ustawienia omijania płatnych dróg, doprowadził nas do... Hello, how much, bonjour, how much is poda? Wow! 31,70. If I don't like to pay... I can pass somewhere different place. So can we return? Yeah? Okay. Koszt za przejazd tym tunelem wynosił 48 euro od samochodu osobowego i 31 od motocykla. Uznałem, że to trochę dużo jak za przejazd tunelem. Więc jedziemy teraz na równoległą przełęcz, gdzie przeprawimy się przez góry za darmo. Przebijamy się przez przełęcz Monte Cenis w totalnej mgle, a temperatura spadła do 11 stopni. Mamy szczęścia do dzisiejszej pogody. Praktycznie cały dzień naszej jazdy odbywa się w deszczu. Z
zjechaniu z gór po włoskiej stronie oczywiście obieramy autostrady i w totalnym deszczu kierujemy się najpierw na Turyn, a później autostradą E70 na Aleksandrię. Aż w końcu dojeżdżamy do A7, która powinna doprowadzić nas do samej Genuły. Około godziny 19.30 wjeżdżamy do Genuy, która wita nas dziesiątkiem tuneli, mostów oraz różnego rodzaju konstrukcji drogowych. Obieramy znaki na port, aby już po krótkiej chwili dojechać do celu dzisiejszego dnia, skąd będziemy mieli prom o 21.00 na Korsykę. Prom miał być o 21.00, jest godzina 22.30, promu nie ma. Dowiedzieliśmy się, że prom został uszkodzony i że będzie gdzieś koło 22.00, a o 24.00 będziemy mogli na niego wjechać. Ale wypłynie dopiero jutro o 8.30. Tutaj taka Włoszka nam mówiła, która też się wybiera z Węgier na Korsykę. Oni nam powiedzieli, że ten prom, który tutaj zostanie wholowany, no będziemy mogli się na nim przespać. Dostaniemy zakwaterowanie, ale on wypłynie na Korsykę dopiero jutro i będzie płynął 5 godzin, czyli powinniśmy być na Korsyce około 13.30. Dzień był fantastyczny. O tak. Spędziliśmy 10 godzin w siodle, w ulewie. Tak. Przebijając się przez francuskie Alpy. Przygoda. No, namiot też składaliśmy w deszczu. Liczymy na to, że teraz będzie słonko. Jutro widzimy się na Korsyce. Na razie. Cześć. Jesteśmy cały czas w Genui. Jest godzina, już wam mówię dokładnie, 6.49. Spaliśmy w tym promie. Pozwolono nam w nim tylko spać, czyli zabrać z motocykla te wszystkie, kurde, rzeczy, które są dla nas cenne. Każdy dostał po kabinie. No i gdzieś około godziny 1 w nocy przydzielono nam kabinę, słuchajcie, o 1 w nocy przydzielono nam kabinę, natomiast o 5.30 rano obudzono wszystkich, aby opuścić łódź. Każdy dostał croissanta i kawę. I teraz z powrotem jesteśmy przy motocyklach. Motocykle są tutaj, jak widzicie. Czekamy na prom, który nas teraz przetransportuje na Korsykę. Prom ma być tutaj chyba właśnie o 7.30, Szymon mi podpowiada. I nastąpi załadunek. I ten prom ma być jakiś mega szybki. Ma płynąć około 5 godzin, nie standardowe 10, jak to miało miejsce z tym promem, który niestety się zepsuł. Jeszcze wam tylko opowiem o takiej świetnej organizacji, na przykład włoskiej, że jak rozdawano kabiny wczoraj, to dostaliśmy kabinę, po czym otwieramy tą kabinę, a tam kurczak jakiś gość. O, skuza! Czyli dostaliśmy kurde, tak zwaną kabinę z wkładką, od razu z pasażerem. No. Włoska organizacja. Tak to wygląda. Do zobaczenia później. Dobra. Wjeżdżamy na prom, słuchajcie. Nareszcie. Jej. Nic nie zostało. A, to będzie ten prom, którym właśnie będziemy płynąć. Moby. Z diabłem tasmańskim. Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem tak kolorowych promów, ale w sumie podoba mi się. Po krótkiej chwili jesteśmy już na promie. Jak zawsze, motocykle są wpuszczane w pierwszej kolejności. Wjeżdżamy na wyższe piętro. Na pół pokład. W miejscu parkowania motocykli było potwornie głośno za sprawą potężnych wiatraków wentylacyjnych. Co jednak wbiło mnie w osłupienie, to włoski sposób na zabezpieczanie motocykla, który polegał na przywiązaniu go sznurkiem do rurki na ścianie. Naprawdę nie wiem, jak ci sami Włosi osiągnęli tak dużo w motoryzacji. Motocykle zaparkowane i idziemy na pokład. Idziemy teraz do recepcji i mamy nadzieję, że dostaniemy kabinę, w której spędzimy jakieś 5 godzin. Każdy dostaje gratis kabinę. Tak wygląda. Zobaczcie. Ta-da! Dobra.
Tak to mniej więcej wygląda. Dostaliśmy też gratis śniadanie i gratis lunch. Na poprzednim promie dostaliśmy też gratis kolację, na którą nie zdążyliśmy, bo jak my poszliśmy do kuchni, to okazało się, że 10 minut wcześniej ją zamknęli. I dostaliśmy śniadanie w postaci croissanta i kawy. Więc jakiegoś tam croissanta, kawy już mamy jednego, teraz pewnie będzie drugi croissant i druga kawa, ale spoko. Idę teraz coś zjeść, wrzucę tego croissanta, a później położę się i trochę odpocznę. Idziemy na śniadanie? Idziemy na śniadanie. Idziemy na śniadanko, dobra. Do zobaczenia później. Opuszczamy Genuę i jedziemy teraz, płyniemy do Basti. Jesteśmy na górnym pokładzie promu. Jest mokro i ślisko. Ale zobaczcie, tak wygląda właśnie Italia, która zostaje w tyle. Tam jest, dokładnie tam, po prostej, jest Genua. A my sobie w tej chwili płyniemy na Korsykę, której jeszcze na pewno nie widać. Będziemy tam za jakieś 5 godzin, bo ten prom płynie 2 razy szybciej niż powinien. Tak wygląda jadłodajnia. Właśnie idziemy na obiadek, który dostaliśmy gratis w ramach przeprosin za popsuty prom. Say hello. Salut Titti, salut. Salut Titti. Trzeba przyznać, że jedzenie też z butów nie wyrywało. Za godzinę dopływamy. Jest godzina 12.25, planowo ma być o godzinie 13.30 i proszę was, zobaczcie, jak już widać góry Korsyki. Wow, prezentuje się naprawdę dobrze, kurde. Ja jak już widzę te góry, słuchajcie, to mi się Michał śmieje dosłownie, zobaczcie, tam, wow. Będzie czar. Dopłynęliśmy do Basti, słuchajcie. Musicie zobaczyć to. Bastia to główne miasto portowe Korsyki, pochodzące z XIV wieku. Bardzo dobrze rozwija się tu przemysł metalowy i tytoniowy. Jaki widok! A w ogóle temperatura jest coś koło chyba 28 stopni. To jeszcze 8.30, bo jeszcze wieje. Wyjeżdżamy teraz z Basti i lecimy na północ. I objeżdżamy ten palec u góry, czyli ten cypel dookoła, a później będziemy starać się dojechać do miejscowości na północnym zachodzie, która nazywa się Lily Rose, i tam będziemy starali się znaleźć gdzieś camping, dokładnie. A to tyle. Pewnie odezwiemy się już stamtąd, a w międzyczasie pokażemy wam trochę fajnych widoków. Na razie, cześć. No i wyjeżdżamy z promu. Jesteśmy w Basti. To już na tyle w tym odcinku. Po 3 dniach dojechaliśmy na Korsykę, ale ją zobaczycie w następnych częściach, na które już tutaj serdecznie zapraszam. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnych częściach. Na razie, cześć! Bastia wita niesamowitą temperaturą, powiem wam szczerze. Kurde, jest mega gorąco.